Good evening, everybody. Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Natalie McGillivray a jsem velmi ráda, že jsem byla pozvána do Prahy, že zde dnes večer můžu s vámi být. Jsem velmi ráda, že mohu přivítat mluvčího, který přenese přednášku o Evropě v rámci tohoto druhého evropského dialogu. Vítám pana Adama Michnika, který je ikonou evropské intelektuální scény. Předtím, než řeknu více, tak bych jenom upozornila na to, že já budu mluvit anglicky, Adam bude mluvit polsky, takže doufám, že si všichni volíte ty správné kanály a budete moci poslouchat. Adam, těžko Adama představovat, těžko sumarizovat jeho život, jeho životní cestu v evropské politice. Chtěla bych jenom připomenout, že Adam Michnik, doufám, že to nebylo něco špatného, ten zvuk, poprvé se Adam setkal s Václavem Havlem v roce 78, je to pravda, na tom setkání v horách na hranicích čeští disidenti, nebo českoslovenští disidenti tenkrát s polskými disidenti se sešli na hranicích. A vlastně Václav Havel byl hlavním představitelem Charty 77 a vy jste vlastně byl šéfem jedné z prvních organizovaných disidentských skupin v Evropě vůbec a bylo to vlastně po Helsinské dohodě, kdy ta Helsinská dohoda začínala být cítit. Začal se rozvíjet určitý dialog a lidé se začínali více zabývat lidskými právy. Letos v létě to vlastně bude 40. výročí finálního Helsinského aktu, který vlastně byl takovým startovním můstkem pro mnoho disidentských skupin. Chtěla bych něco říci o disidentech v té době, protože si myslím, že si to zaslouží. Já jsem dneska tady vyslechla zajímavé debaty o Evropě, o hodnotách, o identitě evropské a pro mě velkou inspirací stále zůstávají ti, kteří vzali na sebe to riziko a udělali velké osobní oběti pro to, aby bojovali za svobodu. Adam Michnik je jeden z nich a doufám, že k té inspiraci, kterou jsme zde již čerpali, přidá další zdroje. Já se velmi těším na jeho přednášku a na následující diskusi. V 8.30 diskuse musí skončit, ale já doufám, že nějaký čas na tu debatu bude. Adame, o čem vlastně budete mluvit? Dzień dobry Państwu. Będę mówił po polsku, dlatego że nie potrafię mówić ani po czesku, ani po angielsku. Trochę rozumiem po czesku, jak każdy Polak. A po angielsku potrafię przeczytać krótki polityczny artykuł w New York Times. Mówię po francusku i po rosyjsku, ale po francusku jakiś frazem mówi się bez sensu, a po rosyjsku nieprzyzwoicie. W związku z tym będę mówił po polsku. Spoglądam na Wacława Havla, którego rzeczywiście znałem przez wiele lat. Myślę, że byliśmy przyjaciółmi. I co najbardziej dzisiaj wydaje mi się aktualne z przesłania Wacława Havla, to jest takie przekonanie, że całe rozumowanie na temat
Ponitnik. I mojego miejsca w polityce trzeba zacząć od siebie. To znaczy, trzeba zaczynać od tego, jak ja powinienem się zachowywać, jak ja powinienem żyć, jak powinienem myśleć, jak ja powinienem postępować. Na pewno pamiętacie, a Państwo, tę figurę z eseju Siła bezsilnych o tym właścicielu czy kierowniku sklepu z warzywami, gdzie on ma wystawić taki transparent jakby, że popiera to partię, komunizm i to towarzysza Husaka. I on to wystawia nie dlatego, że rzeczywiście ich popiera, tylko dlatego, że uczestniczy w pewnym rytuale. I zerwanie z tym rytuałem jest pierwszym krokiem do wolności. I ja zapamiętałem z tamtych lat ten esej Havla i taki króciutki artykuł, apel Aleksandra Solżenicyna, nie żyć w kłamstwie. I te dwa teksty mnie się wydały taką bardzo dobrą definicją tego, co było podstawowym etosem tych ruchów dysydenckich, o których wspominała Natalia. Ja mam takie bardzo osobiste wspomnienie z Havlem na tym pierwszym spotkaniu w górach. My Polacy przyszliśmy oczywiście z ideami rewolucyjnymi, ale z pustymi rękami. A Havel, jak przystało na przyzwoitego obywatela CK Austrii, w plecaku przyniósł chleb, wędlinę, kiedyśmy to zjedli, to w pewnym momencie wyjął butelkę czeskiej wódki pod nazwą Myśliwecka. I tam na tej owolucie jest taki myśliwy czeski w ludowym stroju z dubeltówką. Bo postawił na stole i mówi: no, Adamie, jeśli nie będziemy mieli socjalizmu z ludzką twarzą, chociaż będziemy mieli wódkę z ludzką twarzą. Dzisiaj, kiedy myślę, że te teksty Havla na nowo nabrały nieoczekiwanej aktualności. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejsze doświadczenie Europejczyków, zwłaszcza tych Europejczyków z Europy Centralnej i Wschodniej, jest w dużej mierze doświadczenie bezsilności. Patrzymy na to, co się dzieje i nie mamy dostatecznej siły, czysto fizycznie, żeby temu zapobiec. Myślę tu oczywiście o Ukrainie. Ale siła przesłania Havla polegała na tym, że nawet wtedy, kiedy nic nie można zrobić, żeby zmienić świat, to właściwie wtedy intelektualnie jesteśmy najsilniejsi, dlatego że nic nas nie hamuje, nic nas nie blokuje i wtedy świat dopiero możemy zmieniać. Tutaj się mówiło dużo o wartościach. Otóż od Havla ja się nauczyłem dwóch rzeczy. To po pierwsze, jak już powiedziałem, że wtedy, kiedy nic nie można, wtedy można bardzo wiele
przynajmniej sobie wyobrazić, a po drugie, żeby nie bać się być w mniejszości. Nie można za wszelką cenę szukać takich rozwiązań, żeby być po stronie zwycięzcy. Trzeba umieć być z przegranymi, jeżeli wartości, których się broni, tego wymagają. I tak ja rozumiałem i tradycję Karty 77, i tradycję Komitetu Obrony Robotników. Te wartości, o których się mówiło dzisiaj, wolność, humanizm, tolerancja, pluralizm, godność, to jest taki po prostu elementarny katalog wartości europejskich. Ale tych wartości Havel miał odwagę bronić bardzo konsekwentnie. W jednym z listów z więzienia do Olgi, swojej żony, napisał: tylu naszych przyjaciół wyemigrowało. Są profesorami, wydawcami, pisarzami, ale jestem uparty szef i ja się stąd nie ruszę. I dla mnie to zawsze było takie przesłanie, że ja zawsze chciałem być takim upartym Polakiem, żeby nie było takiej siły, która mnie zmusi do opuszczenia po Polsce. Kiedy w polskim KGB proponowano mi, żebym wyemigrował, to ja zawsze odpadałem temu KGB-ście. Oczywiście ja wyemigruję. Następnego dnia po tym, jak pan wyemigruje do Moskwy, to była moja twarda zasada, trzymałem się ortodoksyjnie. Wprawdzie oni do Moskwy nie wyemigrowali, ale ja też nie wyemigrowałem. Havel był oczywiście antykomunistą, ale to nie był antykomunizm integralny. On nie uważał, że każdy antykomunizm zasługuje na aprobatę. On był antytotalitarny, więc on odrzucał zarówno totalitaryzm czerwony, jak i brunatny. I Havel oczywiście był patriotą swojego narodu i kraju. On jednocześnie nie był nacjonalistą. W naszym centralnoeuropejskim rozumieniu tego słowa. On nie uważał, że ubóstwienie własnego narodu to jest jakaś rozsądna droga do przyszłości. I z tej perspektywy on był Europejczykiem, to znaczy on nie miał żadnych wątpliwości przynależności swojego kraju do Europy, pojmowanej zarówno jako wspólnota krajów i narodów, ale też jako pewna wspólnota wartości. Z tej perspektywy był z jednej strony absolutnym przeciwnikiem populizmu, demagogii politycznej, takiego, bym powiedział, postkomunistycznego autorytaryzmu, był przeciwnikiem cynizmu w polityce, ale też przeciwnikiem był czegoś, co bym nazwał rynek bez ludzkiej twarzy. Akurat tutaj, w Czechosłowacji, był spór na ten temat. I to był spór aksjologiczny, spór wartości. Bardzo ostry między dwiema wybitnymi postaciami polityki, między Wacławem Havlem a Wacławem Klausem. I ten spór w różnych postaciach i istniał, byśmy twierdzili, że istnieje w całej Europie. Jednocześnie on miał świadomość, że istnieje co
coś takiego jak eurosceptycyzm z prawa i eurosceptycyzm z lewa. To nie jest przypadek, że on był przeciwnikiem odwetu, przeciwnikiem zemsty, ale on nigdy nie uznał komunistycznej partii Czech i Moraw za w pełni akceptowalnego partnera w publicznej debacie. Dlaczego? Dlatego, że oni nigdy nie potępili sowieckiego totalitaryzmu i nigdy nie potępili sowieckiej interwencji w Czechosłowacji w Czechosłowacji. Ale też on nie miał żadnych złudzeń, że eurosceptycyzm sprawny, eurosceptycyzm odwrócił się do nacjonalizmu, czy do takiej fascynacji ostrej, do takiej pogardy dla Europy, którą słychać było w wystąpieniach na stanach klaustra, że to jest też niemożliwe dla akceptacji. I dzisiaj mnie się wydaje, że te myśli Havla znowu nabrały aktualności. Ja to mówię z perspektywy Polaka, który nie tak dawno przeżył szok rezultatu wyborów prezydenckich w moim kraju. I kiedy mnie dzisiaj czesty dziennikarze spytali, kto ma gorszego prezydenta, czy Czeska Republika, czy Polska, to ja odpowiedziałem, że jeśli chodzi o polskiego prezydenta, to jeszcze nie zdążył jako prezydent nic złego zrobić, ale są podstawy do optymizmu, że zrobi. Natomiast co się szerzej wyłania i z doświadczenia czeskich republik, z polskiego doświadczenia, a przede wszystkim z doświadczenia Węgier. Węgier rządzony przez Viktora Orbana. To nasuwa się lęk, że po epoce aksamitnych rewolucji dzisiaj obserwujemy taką aksamitną, pełzającą drogę kontrrewolucji, drogę do systemów autorytarnych. I to znowu jest nie tylko w naszych krajach, w Europie Zachodniej to też wygląda nieszczególnie. Dzisiaj tutaj na nasi koledzy z Wołdami przede wszystkim mówili, że Europa, Unia Europejska to jest świat bez korupcji. No, gratuluję optymizmu, ale nie radzę go kontynuować. Niestety korupcja jest jak prostytucja. Jest to najstarszy obyczaj, który funkcjonuje również na naszym kontynencie. I skandale korupcyjne w Italii, Berlusconiego, naprawdę mogą występować w tym samym rankingu, co skandale w Mołdawii, kiedy zginął nagle milion, nie wiadomo, co się z nim stało. Jednocześnie Havel przestrzega, mówią, intuicję przed degeneracją systemu partyjnego. On nie miał na to odpowiedzi, bo wszystko to, co mówił o demokracji społecznych, ruchu i dalej, to było ważne, ale to nie zastępowało systemu partyjnego. Niemniej jednak, rzeczywiście system partyjny wszedł w taką fazę dość niebezpieczną. Trzeba zastanowić się, w jaki sposób instytucjonalnie można go blokować. Krótko mówiąc, demokracja przeżywa regres. Klasycznym tego przykładem jest Orban na Węgrzech. Klasycznym tego przykładem jest oczywiście w Rosji Putin. I klasycznym tego przykładem jest
wielki mistrz ideologiczny Putina, Aleksander Łukaszenka. Dlatego, że Putin po prostu splagiował od Łukaszenki cały polityczny system. Trzeba tu powiedzieć to wreszcie jasno. Władimirowicz jest plagiatorem. To nie jest oryginalny myśliciel polityczny. Wszystko ciągnął Łukaszenki. Jednocześnie, co mi się wydaje bardzo ważne, jeśli pytamy o sens agresji Putina na Ukrainę, sens aneksji Krymu, sens tego projektu, który przegrał Noworosję. To z jednej strony tutaj słyszeliśmy słusznie, że to jest próba odbudowy rosyjskiego imperium. Można powiedzieć, że po Kominternie mamy Putin ten, który uaktywnia w całej Europie dzisiaj piątą kolumnę. Gdyby prześledzić tą całą technologię wchodzenia w elity biznesowe, polityczne, kulturalne w różnych krajach europejskich, to zobaczymy, że rzeczywiście sprawnie przygotowana ośmiornica, która ma Unię Europejską zdegenerować i zadławić. Ale jednocześnie jest niesłychanie ważne, żeby wiedzieć, że ten moment, w którym zdecydował się na taki ruch, to był Majdan w Kijowie. I u tego podpułkownika KGB zrobiła się nagle klapka w mózgu. Przecież ja mogę mieć taki Majdan u siebie w Moskwie. A ja już nie mam Rostowa nad domem, do którego będę mógł uciekać, jak ja mógł wolić. Ludzie z otoczenia Putina opowiadali mi jego szok. Jak on w telewizji zobaczył Mubaraka na ławie oskarżonych w sądzie. Szok, jak w telewizji zobaczył wiadomość o likwidacji Kaddafiego. Znaczy, za tym wszystkim stoi dziki strach przed własnym narodem. Jeśli tak, to trzeba być bardzo ostrożnym z tezą, że Putin to jest Rosja. Putin to nie jest Rosja. Putin to jest tragedia Rosji, to jest katastrofa Rosji. Tak samo jak Janukowicz, to nie był, to nie była Ukraina, mimo że wygrał demokratycznie wybory. Ale to nie była Ukraina. Często miałem okazję słyszeć takie lekceważące uwagi o rosyjskich demokratach, o opozycji, że właśnie nic nie znaczy, że to marginę, że nie ma się czymś się zajmować, że Rosja to jest Putin. Nie, to nieprawda. To nieprawda. W czasie Związku Sowieckiego to samo się mówiło o dysydentach. Że kto to oni są? Jacyś niepoważni ludzie, nic nieznaczący, jacyś inteligenci, wyobcowani. Prawdziwe, że to jest Breżniew. Tymczasem dzisiaj w Moskwie stoi pomnik Andrzeja Sacharowa, a pomnika Breżniewa nikt nie buduje. I o tym warto pamiętać. Każdy z nas, kto pamięta po początek Majdanu, musi pamiętać, że kilka miesięcy wcześniej w elitach ukraińskich dominował nastrój katastroficzny. Wszystko przegrane, że demokracja już żadnych szans na Ukrainie nie ma. I stąd Majdan zaskoczył wszystkich. Ja jestem przekonany, że rosyjska demokracja jest nas
zaskoczy pozytywnie, więc że bądźmy mentalnie przygotowani, że tam są naturalni sprzymierzeni. Ja opowiadałem już Żakowi dwie anegdoty, które usłyszałem ostatni raz w Moskwie, gdzie nie miałem okazji przez trzy dni nagrywać taką rozmowę, rzekę z Aleksiejem Nawalnym. Pierwsza anegdota jest tak. W Moskwie na Placu Czerwonym spotyka Goldberg Rabinowicza i mówi: Salomonie Dawidowicz, tu u nas piszą gazeta, przez radio mówią, przez telewizję, że cała Ukraina wpadła w ręce faszystów, bandytów, złodziei, morderców, chuliganów. Czy to prawda? Mówi, nie cała, tylko Krym. A druga anegdota jest taka, że w Odessie spotyka Rabinowicz Goldberga. Mówi, słuchaj, wiesz, ja już się boję rozmawiać po rosyjsku. A dlaczego się boję? Bo się boję, że przyjedzie tu Putin, żeby mnie bronić. Krótko mówię. Zależy mi znowu nawiązuje do Hamla. On przy całej mojej sympatii, jak on do niego miał, on nie był jakby z kręgu kultury rosyjskiej, on był zachodni bardzo. Ale jednocześnie on zawsze na te swoje seminaria zapraszał Kowajowa, zapraszał innych, dla niego było ważne, żeby to podkreślać, że dyktatura nie ma narodowości. Wydaje mi się, kiedy mówimy o Ukrainie, ja muszę powiedzieć, że ja się nie spodziewałem, że Unia Europejska wykaże tyle aktywności w sprawie Ukrainy i Rosji. Ja się bałem, że w Unii Europejskiej zwycięży przekonanie, że jest lokalny jakiś konflikt na wschodzie, to nas nie dotyczy ani nie obchodzi. I w tym sensie ja nie zgłaszam pretensji do elit europejskiej, że one nie są bardziej aktywne. Ja raczej mam pozytywne zaskoczenie z powodu tego, że jednak jest przyzwolenie na sankcje, że jest twarda postawa przeciwko likwidacji, że jednak w sprawie sankcji bardziej słyszalny jest głos krajów bałtyckich czy Polski, niż głos premiera Orbana czy prezydenta Zemana. Havel w kontekście europejskim mi się wydawał ważny i z tego powodu, że on nigdy nie był więźniem tego klasycznego podziału prawica-lewica. I raczej miałem wrażenie, że on raczej był bliski idei społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte. Że te klasyczne podziały, że one jakby żyją siłą pewnego rozpędu, ale że one już dzisiaj nie objaśniają rzeczywistości. I rzeczywiście w sprawie, powiedzmy, Ukrainy my mamy osobliwą koalicję skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, którzy w tej sprawie w gruncie wspierają
o politykę Putina. Wydaje się również, że dla Havla bardzo interesującym momentem, o tym pisał w kontekście Heideggera, którego fascynował w kontekście Patoczki, niesłychanie istotna ma taka przestroga przed cywilizacją ateistyczną. On sam nie był człowiekiem konfesyjnym, ale on uważał, że nie może istnieć zdrowe społeczeństwo bez pytań metafizycznych, bez pytań religijnych. I oczywiście, jak na to poradzić? Oczywiście tak, jak to mówił już tutaj nam dzisiaj Jacques Rupnik, rolą intelektualistów jest dawać na nadzieję, a więc ich rolą, jak bym powiedział Havel, jest stawianie tych pytań. I zależy od tego, jak się na nim odpowie. Sam fakt szukania tych odpowiedzi wzbogaca europejską demokrację. Dwie rzeczy dla niego były niesłychanie ważne. Mianowicie taki zmysł ironii. On potrafił być autoironiczny. Być może dla mnie, dla Polaka to miało znaczenie szczególne, dlatego że nam Polakom tego zwykle brakuje, tej autoironii, ale Havel w tej materii był niesłychanie konsekwentnym czytelnikiem literatury czeskiej, a jednocześnie on jakby zawsze eksplikował pewną podwójność duchowości czeskiej. Z jednej strony absurd, Franz Kafka, ale z drugiej strony heroizm Jan Hus, że w duchowości czeskiej było miejsce na jedno i na drugie. I to był jakby projekt niewypowiedziany nigdy wprost. Takie przesłania Havla dla Europy. I drugie przesłanie to było odrzucenie przemocy. On był absolutnie przeciwnikiem rozpadu Republiki, rozpadu Czechosłowacji, ale uznał, że lepiej zaprobować ten rozwód, jeżeli on będzie aksamitny, niż jeżeli by miało dojść do bałkanizacji czy Czechosłowacji. Ja myślę, że dla Havla by było oczywiste, że to, co obserwujemy dzisiaj na Ukrainie, to jest de facto wojna o Europę. Unię Europejską i Europę będą całość cywilizacyjną. Czy tę wojnę można wygrać? Czyli to będzie bardzo trudne, dlatego że to jest zderzenie z egoizmami, z oportunizmem, z cynizmem, no ale w takich chwilach ja sobie przypominam zawsze taką anegdotę, jak Józef Stalin wezwał pisarza Fadiejewa i mówi w 1928 roku: słuchajcie, Fadiejew, to jest tyle tych związków literackich, poet kulta, organ, pacowac, zróbcie z tego jeden związek pisarzy, przyjdźcie za dwa tygodnie. On przyszedł za dwa tygodnie i mówi: to weszło Stalin. No nie da się, wyślijcie mnie do floty, do wywiadu, do czołgistów, ale nie do tych pisarzy. To jest banda na narkomanów, dekadentów, pederastów. Ja z nimi się powinienem nie porozumieć. Macie rację, proszę pani. Oni są narkomani, dekadenci, pederaści, a ja innych pisarzy dla was nie mam. I musicie z nimi pracować. Otóż
i innych elit europejskich my nie mamy dziś. One są takie, jakie są. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, żeby to byli ludzie na poziomie, nie wiem, Adenauera, czy De Gaulle'a, czy Churchilla, czy De Gasperiena. Mamy innych. No. Niemniej jednak, tylko rozmawiając z tymi ludźmi, możemy dobrze zrobić. Teraz powiedzieć jeszcze chwilę o Polsce. W Polsce stała się rzecz z mojego punktu okropna. W demokratycznych wyborach, demokratyczną większością, Polacy wybrali na prezydenta reprezentanta formacji, która głosi, że Polska dzisiaj jest kondominium niemiecko-rosyjskim, że Putin wspólnie z Donaldem Tuskiem dokonali zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ten samolot chodzili po powietrzu. I tego typu idiotyzmy, które okazuje się, że w większości polskiego społeczeństwa nie przeszkodziły w głosowaniu na tego kandydata. 20% głosujących oddało w pierwszej duży głos dla takiego pana Pawła Kukiza, muzyka rockowego, który w swoim projekcie nie miał nic do powiedzenia, z wyjątkiem tego, że on się opada za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Literalnie. I na niego głosowali w wielkiej mierze młodzi ludzie. Więc pytanie, które sobie my w Polsce musimy zadać, co tego się stało? Otóż ja chcę Państwu zaproponować pewną interpretację. Z jednej strony na kandydata do partii Kaczyńskiego, pana Dudę, głosowała ta cała część polskiej konserwatywnej, wiejskiej, prowincjonalnej, małomiasteczkowej, ksenofobicznej i bardzo podatny na konserwatywów obyczajowych, a więc homofobia, a więc głównym źródłem mądrości jest katolicki ksiądz proboszcz. To jest jedna część głosujących. Druga część to jest młode pokolenie, które głosowało na tego rockmana. To jest niesłychane. Młodzi ludzie wykształceni. Nagle oddałem go z absurdami. Dlaczego? To jest głos protestu. To, cośmy w Polsce obejrzeli, to jest po prostu bunt generacji. Bunt generacji, to już nie interesuje, że komunizmu nie ma, że dyktatury nie ma. To jest dla nich tak samo ważne, jak to, że Hitler przegrał wojnę. To ich już nie interesuje. Hitler przegrał wojnę, ale oni się urodzili już w kraju demokratycznym, bez cenzury, za otwartymi granicami. Co tutaj się robi lata teraz? Jest bezrobocie, umowy śmieciowe i pewna blokada awansu. To jest pokolenie, które ma po prostu się zablokowane. I w związku z tym wypowiada się jeszcze często absurdalnie. Ja sobie przypomniałem, 1968 rok, ja jestem z tego to pokolenia. W 1968 roku mieliśmy dwa wielkie zdarzenia. To był paryski maj i praska wiosna. I w Pradze domagano się rzeczy banalnych. Wolności, tolerancji, szacunku dla sama człowieka, jakiegoś pluralizmu w kulturze, może w polityce. We Francji, w zamożnym kraju, na którego czele stał generał De Gaulle, czyli wielki francuski bohater, który spowodował, że w wojnie z Hitlerem Francja znalazła się w obozie
zvižděnství a ne kolaborantů. Je odbíje v pajsi demokratičný, bogacující. Nagle dziesiątki tysięcy ludzi wychodzi na ulicę, a zaczęło się od czego? Od tego, że władze się nie godziły na koedukacyjny dom akademicki. I mój niemiecko-francuski przyjaciel w Danii, Kohl Berlin, rozpętał o to wielką awanturę. Francja została sparaliżowana. Studenci budowali barykady, używali koktajlów Mołotowa i nanosili transparenty Lenina, Trockiego czy Mao Tse-tunga. Władze mają większy idiotyzm. Czy to rzeczywiście ci polscy młodzi ludzie, którzy głosowali na Rockmana, mieli wiele głupsi od Francuzów, którzy chcieli w Paryżu i stanować Lenina i Mao Tse-tunga. Nie, trzeba z pokorą znieść te lekcje. Jak my powiadamy w Polsce, co robi rolnik, kiedy wichura zniszczy całe zboże. Od nowa się. Trzeba siać od nowa. I ja myślę, że gdyby mój przyjaciel Waszek Havel mnie słyszał, to by powiedział tak, no Adamie, dość pesymistyczny jest, ale ty w gruncie rzeczy wiesz najlepiej, że w Polsce nie sztuka być pesymistą, bo to się zawsze sprawdzało. W Polsce trzeba być optymistą, wtedy jest się mężczyzną interesującym, atrakcyjnym dla kobiet, to tak będziemy trzymali. Já vám mockrát děkuji a organizátoři mi řeknou, jestli máme čas na otázky. Ano, máme chvilku. Adame, mockrát děkuji za tento ponor do Havlova světa, do toho, co si myslel on o Evropě a co si o ní myslíte vy. A já bych chtěla vznést jednu otázku. Říkal jste, že musíme nalézt řešení s tím, co máme k dispozici, s těmi, kdo jsou tu teď. To jsou ti evropští vůdci, kteří zde jsou teď. A podle vás, co by Havel vzkázal těm současným evropským vůdcům a konkrétně Angele Merkelové, ty pochyby, cynismus a řešení situace na Ukrajině, jak by toto předestřel a co by vzkázal současným vůdcům a především paní Merkelové? Nie jest rzeczą łatwą mnie wchodzić w głowę Havla. Ale ja myślę, że na pewno bym powiedział trzy rzeczy. Po pierwsze, kto jest dzisiaj głównym admiratorem Putina w Niemczech? Twój poprzednik, kanclerz Schröder. Sprawdź, ile on zarobił od Gazpromu, skoro z taką pasją broni interesów Putina. No po drugie, on by im powiedział tak, Angela, jak rozmawiasz z Putinem, to pamiętaj, że to jest taki facet, że jak mu podajesz rękę, potem musisz liczyć palce. No po trzecie, on by z całą pewnością jej powiedział tak. Z tradycji rzymskiej, jeżeli
się wywodzimy, jedziemy je. Civis, pacem a parabellum. Chcesz po pokoju, szykuj się do wojny. Po Putin, to dzisiaj już o tym była mowa. To jest normalny polityk, który inaczej myśli. Tu mamy do czynienia i w tym sensie on się na przykład różnią Jelcyna, bo Jelcyn też taki nie był, ale on się stał. On stał się w tą stronę iść. Natomiast Putin dokładnie na odwrót. To jest po prostu człowiek, który metody gangstersko-mafijne wprowadził do polityki europejskiej i chce dyktować, i chce wedle tych reguł rozmawiać z Europą. I myślę, że dla Hanna to by było jasne, ale jednocześnie on powiedział jeszcze jedno. Angiela, znany sowiecki polityk, uczeń seminarium duchownego w Tbilisi, powiedział kiedyś ważne zdanie. Hitlery przychodzą i odchodzą, a wielki niemiecki naród pozostaje. Więc Putiny przychodzą i odchodzą, a wielki rosyjski naród pozostaje. Oczywiście młodym ludziom mogę powiedzieć, że ten gruziński seminarzysta to oczywiście Józef Wissarionowicz-Stalin. Ja myślę, że Havel nie był człowiekiem wojny, ale nie był człowiekiem kapitulacji. I jeszcze jedno, myślę, że on w jednej sprawie myślę, żeby był mądrzejszy niż politycy polscy. Mianowicie on by się szybciej zorientował, że dokonała się jeszcze jedna rewolucja na naszych oczach. Mianowicie sposób komunikowania się ludźmi między sobą. To, co okazało się w Polsce w tych wyborach, to to, że młodzi ludzie żyją w świecie internetu. Że oni się z tym rozmawiają nie przez radio, przez telewizję, przez gazetę, przez internet. I jeżeli się chce rozmawiać z tymi ludźmi, to być obecnym na tych stronach społecznościowych w internecie. I to myśmy przegapili i za to dostaliśmy słusznie patent. Here, please introduce yourself. Good evening, ladies and gentlemen. Mluvili jste o lídrech v Evropě, lídrech doby minulé. Je tady jeden člověk v Polsku, Radoslav Sikorsky. Můžete mě a ostatním říci, co vlastně dělal, dělá a plánuje dělat? Tak ještě možná jednu nebo dvě otázky vezmeme a potom uděláme souhrnnou odpověď. Thank you very much for your... Děkuji za vaši přednášku. Řekl jste mnoho zajímavých věcí a jedna věc, která mě nesmírně zajímala a chtěl bych o ní vědět více. Říkal jste, že dnes jsme my ti bezmocní a že vlastně naše současná bezmocnost odráží tu bezmocnost, kterou Václav Havel cítil a ve které žil a proti které bojoval. Mě by zajímalo, jestli byste k tomu mohli ještě něco říci. Lidé v této místnosti jsou asi lidé, kteří věří v
určité evropské hodnoty. Jsou to intelektuálové, lidé, kteří věří v Evropu, která není nacionalistická. Proč, když jsme tedy ti bezmocní, proč jsme bezmocní? Můžete nám dát nějaký příklad té naší bezmocnosti? Jak bychom z toho mohli udělat nějakou takovou gandhiovskou hodnotu? Mohu rád odpovědět. Bezsilní jsme dlatego, že jeżeli codziennie oglądamy w internecie czy w telewizorze, jak strzelają do ukraińskich żołnierzy, najemnicy, czy po prostu regularne rosyjskie wojsko, jesteśmy świadkami ohydnego kłamstwa rosyjskiej propagandy, która nas, jak jesteśmy jednocześnie świadkami głosów w Europie, które przestrzegają przed faszystami ukraińskimi, nie przeszkadzają im faszyści rosyjscy, to rzeczywiście na krótką metę, jak my mówimy w Polsce, to się scyzoryk w kieszeni otwiera. Że coś by się chciało zrobić i nie ma jak. I to jest ta bezsilność, która jednak powinna w sumie mobilizować, a nie demobilizować. Ona powinna stale nam przypominać, że ta historia nie jest skończona i wbrew przypuszczeniom Francisa Fukuyamy, źle przeczytanego zresztą, ona nie jest skończona nigdy. Zresztą ja myślę, że Fukuyama, książka Fukuyamy jest dużo ciekawsza niż ten tytuł, który jest mylący. Natomiast jeśli chodzi o to, nawet w naszych krajach, powiedzmy w Polsce, to dla mnie jest przykładowe. No i ja mogę powiedzieć, trudno, demokracja ma swoją cenę, Polacy wybrali tak, w takich chwilach mówił bohater Szwejka, kiedy głowa źle pracuje, trzeba zrobić lewatywę. I być może Polacy teraz potrzebują mieć na 5 lat lewatywę, żeby się orientować, z czym do czynienia. Natomiast jeśli chodzi o Sikorskiego, no wie pan, ja go dość dobrze znam. Jego cenie to jest, oczywiście to jest polityk dużej klasy i perspektywy, oczywiście ma swoje wady i zalety. On jest w tej chwili marszałkiem do parlamentu naszego, Sejmu. To jest bardzo ważna pozycja polityczna i on na pewno ma przyszłość, czy to w Polsce, czy to w strukturach europejskich. Ja zresztą myślę, że Tusk jest politykiem bardzo zręcznym, inteligentnym i że on tą w tej Unii on będzie odgrywał raczej rolę tego człowieka bez złudzeń. To go trochę będzie różniło od pani Federiki Mogherini, jak mi się zdaje. No to ciekawe jest, to już pani mówię na marginesie, że w Italii tą jasność, jeśli chodzi o Putina, którą ma na przykład Giorgio Napolitano, w końcu były komunista, jej nie ma ani przez moment Berlusconi, który był najbliższym przyjacielem Putina,
I tak już nie będę dalej komentował, jaki na to dobra przyjaźń. Thank you very much. This has been a great and enriching speech. To byla velmi zajímavá řeč, velmi zajímavá. Děkuji a těšíme se na zítřek. Let me thank you again. Thank you, Natalie. Thank you, of course, Adam. It was wonderful. Děkuji, Adame, děkuji, Natálie. Mám skvělou příležitost k tomu, abych vás nyní požádala k tomu, abyste se odebrali dozadu k vínu. Nejsem v horách, nemám vodku, nemám ani ty klobásy, takže budu muset požádat Adama, aby si vybral červené nebo bílé. Vodka není. Natálie, prosím, nabídněte si. Měli jste dlouhý den a museli jste se zabývat mnoha aspekty věci, mnoha otázkami a já doufám, že se potom víně dobře vyspíte a zítra přijdete svěží. Barwy narodowe.